Siemaneczko, w ostatnim odcinku Sugar mega strollował High TV. Możecie to zobaczyć klikając teraz tutaj. W skrócie troll polegał na tym, że dodaliśmy High TV do HNS, a jego reakcja, jak okazało się, że to jest tylko jeden wielki prank, była naprawdę bezcenna. Różnica jest taka, że nie stroluje dzisiaj tylko jednego youtubera, a aż dwóch, więc zapowiada się naprawdę ciekawie, a na sam początek będę trollował Bambika, czyli twórcę tego hitu. Zostańmy barankiem, stań wczesnym porankiem fragu, już... Miłego oglądania. O dobra, siema. Siema Bambik. No, to od czego by tutaj zacząć? No pogadałem z Sugarem i spoko, nie? Chcielibyśmy w sumie teraz zrobić z tego HNS taki team bardziej youtuberów i żeby to już nie było takie profesjonalne granie, ale tak faktycznie fajna ekipa, z którą można ponagrywać i tak dalej. No i tak wstępnie to bylibyśmy chętni, żeby cię tutaj, żebyś dołączył właśnie do ekipy. A jeśli chodzi o nich, to zmieniłbym też na HNS i tak dalej. No, bo ty masz nick Bambik, tak? No tak. No to HNS Bambik, myślę, że brzmi dobrze, ty. No kozak. No i super, popularną piosenkę wystrzeliłeś, teraz kurde jesteś na topie, nie? No, bo po tej piosence w sumie na początku, bo teraz no, staram się utrzymać. No a tak jeszcze, bo muszę spytać, ile masz lat? 14. Wiesz, że kogoś nie słychać, wiem, każdy mi to mówi. 14? Tak, pierwsza liceum, wiem. Pierwsza liceum? Ja myślałem, że ty jesteś z 6. klasy. Ale każdy mi to mówi, dosłownie każdy mi to mówi. Spoko, spoko. No i teraz my się zajmujemy tym HNS tak bardziej, bo Pacho po prostu nam tak jakby oddał te HNS do czasu nieokreślonego, z tego względu, że on teraz Minecraftem się zajmuje i powiedział, że spoko, nie? Że teraz oddaje nam HNS na czas, jak on rozkręca kanał i w ogóle zajmuje się tylko Minecraftem, więc teraz jakby HNS należy do nas, ale jeżeli on kiedyś by wrócił do Fortnite'a, no to jakby oddajemy mu je z powrotem, nie? I teraz my właśnie idziemy w kierunku takim, żeby zrobić z tego taką fajną, zgraną ekipę Fortnite'owych youtuberów, bo brakuje czegoś takiego, myślę, że to jest dobry w ogóle pomysł i teraz jest hype na to HNS, dowaliliśmy Kepcia, High TV dołączy do teamu, jeszcze jakbyś ty dołączył, nie, to sztosik. Fajnie. Masz czas, żeby teraz nagrać jakiś odcinek? No masz taki, szczególnie już nie wiem, musisz pakować tak dalej, ale jakby chcesz zrobić jakiś odcinek, by teraz... Taki krótki, jakiś 1 na 1, nie? Bo my teraz zrobimy mega wyświetlenia na tym HNS, więc niszczymy system i z tego względu właśnie ja chcę nagrać z każdym jakby członkiem, który dochodzi, że dołącza do zespołu, że go testujemy, coś tam, nie? Więc jakiś szybki 1 na 1 i powiedzmy, że nagramy sobie odcineczek, że jak wygrasz 1 na 1, to po prostu cię dodajemy do HNS i myślę, że będą fajne wyświetlonka, no, na nasz kanał. No dobra, to w sumie to wiesz? No mogę, dobra, czekaj, to wie w sumie jakby załóżmy doszedł do HNS, to bym też mógł nagrać ten, że dołączyłem do HNS, to jest tak. No jasne, kurde, fajnie. Cieszę się, że to się tak rozwija w takim szybkim tempie i to tak naprawdę dzięki nam, bo tak zaczęliśmy tam jakieś trollowanie, że rekrutacja do HNS Junior, później to się przekształciło w to, że faktycznie jest rekrutacja do HNS Junior, teraz kurde dowalamy jakichś youtuberów fajnych do teamu, to się fajnie rozkręciło wszystko i jeszcze nam to wyświetlenia robi, więc w ogóle jest czadzik. No nie? Możesz to fajnie rozkręcić, jak będzie coraz więcej youtuberów, no to wiesz, tak podobnie jest typu, zostawcie suba i łapkę w górę. No. Kepcio na przykład nie umie w ogóle wymówić mojego niku i mówi Rafaflox i później mówi, nie no, Rafał, jak tam, dobrze ci idzie w Fortnite? Bo tak w sumie, wiesz, kojarzę content jaki masz, ale nie wiem, czy jesteś dobry, czy średni, czy jak to wygląda? Nie no, w sensie, no jest tak, no jak powiedzieć, no nawet dobry bym powiedział, tak. Czyli nie ma wstydu, jest okej, jest okej. Tak, na luziku. Dobra, to super. Nie, co to za kodzik? Dobra. Ja byś na odcinku pokazał. Dobra, to nagram odcineczek. Odcineczek będzie polegał na tym, że mówię, że tutaj rozwijamy HNS i chcemy, żeby tutaj kolejni youtuberzy dołączali do HNS i z tego względu robimy rekrutację Bambika, nie? No. I ty tam coś powiesz i powiedz, jak się nazywa ten twój hit. Disco jakiś tam? Disco Bambik, zostań mym banankiem. Disco Bambik, dobra, to ja zaczynam odcinek. Siemaneczko, witam w kolejnym odcinku z rekrutacji do HNS-a. Dzisiaj będziemy rekrutować, uwaga, youtubera, kolejnego youtubera. Bardzo dziwna sytuacja, a mianowicie będzie to Bambik. Siemaneczko wszystkim. A Bambik to jest gwiazda, naprawdę gwiazda disco polo w Fortnite, tak naprawdę jeden z największych hitów tutaj muzycznych, jeżeli chodzi o parodie Fortnite'owe, zrobił właśnie ten człowiek. No dobra, no to teraz posłuchajcie tego hitu. Graj, wygraj giery, buduj, strzelaj, dropi temy, tańcz z przeciwnikiem, on ci wygra gierkę trikiem. No, więc tak jak słyszeliście, naprawdę gruba nuta, wyświetlenia zrobiła też niesamowite i tutaj Bambik powiedział, napisał tutaj na naszym Discordzie, na którego oczywiście też serdecznie zapraszam, że chciałby dołączyć do HNS, więc tutaj przyszedłem z propozycją, że musi wygrać ze mną 1 na 1, gramy best of 7, czyli do 4 zwycięstw, jeżeli wygrasz, dołączasz do głównego zespołu HNS. To trzeba się postarać. To mam nadzieję, że tutaj jesteś zmotywowany zmotywowany i lecimy z tym 1 na 1. I powiedz mi, czy śledzisz tam poczynania HNS, czy oglądasz? Tak, tak, ja wasze widziałem, więc... I kogo najczęściej oglądasz? Paczola, czy może nas? Nie, to jak coś to Zjednoczonych, tam w sumie Paczola odkąd ten kwadratową nagrywa, to tam mało oglądam Paczola. Rozumiem, rozumiem. Też stąd ta jego decyzja, że właśnie nam oddaje na razie to HNS, ale ja myślę, że tutaj dobrze się tym HNS zajmujemy, że fajnie to rozkręcamy i myślę, że Paczolowi też to się podoba wszystko, w którym kierunku to idzie. No fajnie to na razie, ojojoj. No i pierwszy fragment dla mnie, więc 1-0. Ty musisz tutaj pokazać klasę, jeżeli chcesz dołączyć, bo my tutaj, że tak powiem, my bambików nie przyjmujemy, ale tym razem musisz się postarać, bo ty jesteś bambik, ale musisz pokazać, że tylko w nazwie, nie? Dobra, trzeba pokazać klasę, let's go. O kurczę, ale stresik. I skąd pomysł w ogóle na ten hit disco? A tak sobie po prostu wróciłem ze szkoły i powiedziałem do montażysty, ej, może sobie, nie wiem, przyróbkę discomarka. No i tak wyszło. A to jakie zasięgi to zrobiło, to się w życiu nie spodziewałem. Nie spodziewałeś się, no to się spodziewam, że się nie spodziewałeś. No bo to naprawdę tak wyskoczyło nagle do góry, nie? Myślałem, że to nie wiem, z 10-20 tysięcy maksia tutaj, no prawie milion. No to tego na pewno się nie spodziewałem. No może milion nawet dojdzie jeszcze, nie? Bo Disco Marek wypuści drugą nutę i może jeszcze ci tam zbustuje jakoś zasięgi tego. Możliwe, będzie kozak, jakby tak milion wyświetleń na kanale. Oj, ale ty musisz tutaj się skupić na rekrutacji, bo u nas nie jest łatwo, a musisz tutaj wygrać 4 gierki jeszcze, bo jest 2-0 aktualnie. Dobra, dobra. Ja tutaj muszę bardziej tryhardować, mi gadać. Dobra, teraz full tryhard, bananowy. Okazuje się, że trudno. Czyli myślałeś, że to ja jestem bambik? Nie. Jak to no? Ja? A o co chodzi z tą dramą całą? Jakiś tam disk ktoś na ciebie zrobił? Jakaś zła krew? No Kubox, normalnie disco bananka zrobił, no i wiesz. A trzeba chronić bananki, co tak? I powiedz mi, czy nagrałeś odpowiedź, czy jeszcze nie? Nie, no. A myślałeś? Myślałeś nad odpowiedzią, nie? Że tutaj on nagrał dis, a ty taki kontr-dis na niego. Ja bym zrobił coś takiego na twoim miejscu. To wie, może będzie bananowy dis na dis. No i ja czekam jak najbardziej, bo myślę, że to jest naprawdę coś ciekawego. Dobra, to już wiadomo. Jak kolejna piosenka Bambika. O, czyli oficjalnie mówisz, że faktycznie dokonasz tego? W sumie nie wiem, jak Kubok za to zareaguje, ale... Nie no, on nagrał na ciebie pierwszy, no to myślę, że tutaj masz pełne prawo. Oj! Czy tutaj jest reset? Ten Max wysokość. I mnie zrespiła, ciebie? Też. Dobra, no to w takim razie po prostu jest 2-0 dalej i lecimy z trzecią gierką. Dobra. To tego nie będzie na odcinku, dobra. Dobra, jest 2-0. Ja chcę, żebyś się dostał oczywiście, więc co? Podłoży się jakoś może, co? Jak myślisz? Nie wiem, no w sensie jak przetryharduję, to tam jakoś może tam, wiesz, tak leciutko podłożysz się czy coś, żeby nie było. Dobra, to ja zrobię tak, że na przykład jak cię obiję, to spróbuję cię zabić z kilofa, a ty mnie zabijesz, mi się nie uda i powiem, dobra, teraz to zważywiłem, że mogłem nie trollować, a później mnie jeszcze jakieś tam pokonasz, coś i zrobimy, że dobra, się dostajesz. Zobaczymy jak pójdzie gierka. Dobra, ale tak spróbuję się podłożyć, nie? Dobra, no to lecimy z trzecią rundą, bo jest 2-0, tamta się nie liczyła w takim razie. Dzisiaj Bambi musi pokazać klasę, jeżeli chce się faktycznie dostać, więc fajna sprawa. Tak. O nie. Oj, obity. No więc ja myślę, że tutaj widzowie powinni zostawić w tym momencie łapeczkę w górę, żeby cię jeszcze zmotywować do zrobienia tego disa na Kuboxa, bo ja jestem mega ciekawy. Chociaż Kubox parę razy powtarzał, że to dis na skina w grze, nawet dzisiaj nagrał odcinek specjalny do tego, że nagrał odcinek, jak mówił, że to na skina w grze, ale bananek to bananek. Oj, ty masz 0 chyba. Dobra. Dobra, z kilofa spróbujemy. Nie. Bambika to porobię z kilofa, co? Jak to? Nie. O ty! Ile ty masz? Dobra. Ja ci nie trafiłem ani razu z tego kilofa, byłem tak blisko. A ile miałeś HP? 28. Trochę przesadziłem ze swoją kreatywnością. Jeszcze mam szansę dosyć. Dobra. Jasne, że masz szansę. Myślę, że dużo widzów ci kibicuje. Myślę, że masz fanów po tej piosence nawet. Bo ja myślę, że tu jesteś popularny. Każdy zna tą nutę twoją chyba. Tak z ciekawości, jak to nagrywałeś? W sensie, wokal nagrywałeś po prostu na swoim mikrofonie i ktoś ci to zmasterował? Czy ty to sam robiłeś? Tak, mój kolega taki... na repercie mi to zwiksował, a drugi kolega mi ogólnie O nie! No i tam cię z kilofa chciałem zabić, a teraz z high granda mnie zabiłeś i już 2-2. Tak, a drugi kolega po prostu mi to zmontował. Byliśmy na powtórkach, no i on to ładnie wszystko tam obrobił. No i tak to wyszło ogólnie. A czyli twój kolega zna się na masteringu wokalu? Tak w sensie, że autotunek dodany, coś tam? Tak, a drugi kolega właśnie mi to zmontował. No dobra, my lecimy, ale będziemy gadać dalej. Długo ci zajęło takie nagranie takiego hitu? Mi ogólnie, to nie wiem, około zostało godzina śpiewania, żeby tam jakoś dobrze wyszło, bo na początku fałszowałem, przez to mój kolega dodał tune i to beznadziejnie wyglądało, więc musiałem później drugi raz zaśpiewać bez fałszowania, a tak to oni ogólnie tam wszystko prawie, że zrobili montaż i mix mastering. Ja tylko śpiewałem akurat, bo chciałem, żeby wszystko było profesjonalnie w miarę. No fajnie to wyszło, ja myślę, że kiedyś też nutkę jakąś tam trzeba nagrać wspólnie, co? No i Kepko już nagrał, teraz pora na was. No właśnie, my jako jedyni nie nagraliśmy z takich Fortnite'owców. Oj, oj, oj. O kurde, ale mnie obił. Dobra, tutaj trzeba teraz... Nie, bo kurde, zaraz będzie 3 dla ciebie już. Nie, 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 nie. No nie, z tego high gra... O, przejęty będzie? O nie. Nie trafiłem. Oj, oj. Oj. Nie, dobra. Chciałem rozwalić szybko sobie podłogę i uciec. Dobra, to w takim razie 3-2. 3-2. Nie, ale tutaj nie może tak być. Ja w tym momencie już się nie odzywam. Ja nie zagaduję ciebie, bo też zagaduję przy okazji siebie. Więc spróbuję tutaj. Full focus w tym momencie. Teraz mam taki tryhard. Ja już się boję. Jest 3-2, więc jeżeli ty wygrasz, to już się dostajesz. Więc chyba stresik jest, co? Troszkę jest stresik, jest. A bo na odcinku chyba nie mówiłeś, czemu chcesz dołączyć w ogóle do HNS? No tak, jakby powiedzieć. Szukałem też od jakiegoś czasu drużyny. A z okazji, że HNS to jest jedyna taka drużyna jakby dla youtuberów czy coś. I fajnie też można sobie jednocześnie i ponagrywać, i pogadać z youtuberami. I ogólnie to fajnie wszystko jakby, wszyscy youtuberzy jakby razem, no jakby być. Można byłoby ogólnie fajnie z wieloma youtuberami między nimi sobie współpracować, nagrywać i fajne odcinki, no właśnie. Właśnie nagrywać między nimi. I uważasz, że dobrze robimy teraz to wszystko, że tak to rozwijamy i próbujemy właśnie tutaj youtuberów zbierać, żeby to była taka fajna załoga? No jak widać, idzie to na razie bardzo dobrym kierunku. Na filmy. Fajnie, fajnie. To nie tylko wiesz, że fajne wyświetlenia, ale też naprawdę fajnie się to nagrywa i fajnie mieć taką ekipę. To jest fajna sprawa w ogóle. Same profity z tego tak naprawdę. I widzom się podoba. Teraz robimy też to HNS Junior, nie? Co widzowie mogą się dostać. No też mogą sobie młodsi zagrać, to jest naprawdę fajnie. No rekrutacja trwa, widzowie, więc pamiętajcie, żeby wbijać na Discorda, który jest w opisie i próbować tam się zgłaszać i wbijać na wszystkie streamki, bo na streamach robimy rekrutację. A w tym momencie rekrutujemy Bambika, którego trzeba tutaj wyjaśnić, bo już kurde jest zbyt blisko tego dołączenia. No, oj, i 3-3, czyli będzie decydująca. No nie, ajaj, stresik. Ale tutaj myślę, że u przeciwnika jest stresik większy. No, ostateczna musi być, więc ojej. A teraz lecimy z ostateczną rundą, jest 3-3 i teraz zobaczymy, czy uda mu się zrekrutować do HNS głównego składu, czy nie. A ja chciałem tutaj się jeszcze zapytać, czemu utożsamiasz się z bananem i w ogóle twój content opiera się na tym, że jesteś bananem w Fortnite, a nick masz Bambik, w ogóle to coś nie pasuje, nie? A, no to było takie coś. Kiedy ja zobaczyłem, mój taki moderator, pozdrawiam Kowarusa, który kiedyś powiedział tam coś o bananach Fortnite, tak cały czas, nie wiem, gadał o bananach Fortnite, aż w końcu sam polubiłem banany w Fortnite, no i tak, jestem bananem. Zostałeś bananem w Fortnite, bo je polubiłeś. Dokładnie tak. No i coś, a powiedz teraz prywatne pytanie, ale czy ty osobiście lubisz banany jeść? No normalnie, najlepszy. Najlepszy? O kurde. No tak, bo na przykład kebab, Kepcio, nie? Jego nick się wziął z tego, że po prostu uwielbia wpieprzać, że tak powiem, kebaby. No i bardzo dobrze. Ty wiesz, że ja mam 46 i zaraz możesz się dostać do HNS, bo ja nie zdaję sobie chyba z tego sprawy. O nie, ale stres. Spokojnie wam jeszcze. Ale ja ci jeszcze jakąś pompę... No jednak nie sprzedam. No to co? To oficjalnie Bambik, a.k.a. Bananek w teamie HNS. I co? Powitajcie, powitajcie go w komentarzach. Jak się czujesz? Jak się czujesz z tym, że dołączyłeś właśnie do zespołu streamerów? No, brak słów. Nigdy bym nie podejrzewał, że będę HNS banankiem. No ale jak widać bananek, takie było przeznaczenie, żeby bananek. No właśnie, właśnie tutaj chcę jeszcze wspomnieć o tym, że napisałeś na Discordzie do nas, że chciałbyś dołączyć do HNS. No i tak zobaczyłem, sobie myślę, a to jest ten od tego hita wielkiego, kurde. No i sobie sprawdziłem tego YouTube'a jeszcze, no i pomyślałem, no fajna postać na YouTubie. Fajnie to wymyślił wszystko, cały kontencik i wszystko, więc wbijajcie do niego na kanał też. Pomyślałem sobie, że fajnie byłoby go zrekrutować. No i w tym momencie on się dostaje, okazuje się, że się dostaje. Jakoś dał radę. Czyli szczęśliwy? Tak. To co, zmieniasz nick? No oczywiście, już jak ten, za tydzień będę mógł zmienić nick, no i będzie HNS Bambik. To grubo, grubo. I co tu na zakończenie jeszcze powiedzieć? To może ty zakończ odcineczek? Dobra, no to w takim razie zostawcie subskrypcję dla Rafaeloxa i... I co? I dzwoneczek i co jeszcze? Dzwoneczek, napiszcie hashtag banan, a raperek przypnie wam serduszko. Serduszko, prawda? No przypnę. Prawda? Tak będzie. Komentarz i jeszcze jaki kod w sklepie? Zjednoczenie oczywiście. Dobra, a ja jeszcze muszę dodać, że to dosyć ważną informację, że to był jeden wielki prank i że to był prank na YouTuberze. I że nie dostajesz się do HNS, tylko cię strollowałem. O nie. Grubo, co? No. Smutny bananek, ja przepraszam. To jest najgorsze uczucie na świecie, powiedzenie, że to był troll, ale no to dla was, widzowie, dla was robię takie zwyrodnialskie trolle. Przepraszam cię, bananek. Smutny banan, tak jest. Ej, ale ja serio słyszę w twoim głosie, że cię jest smutno i teraz czuję się bardzo niekomfortowo. Więc wbijajcie do bananka faktycznie, wbijajcie do Bambika na kanał, oczywiście kanał jest w opisie i zostawcie mu tam subika, zostawcie mu łapeczkę w górę pod najnowszym odcineczkiem. U nas też zostawcie łapeczkę w górę, a ja już się z wami żegnam. Hola, po co ja się żegnam? Przecież musimy jeszcze strollować drugiego youtubera, tak jak to powiedziałem na początku filmu, więc lecimy z tym. Nie zapomnijcie o łapeczce. Siemaneczko, witam was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zagramy sobie z mniejszym youtuberem, który ma ponad 10 tysięcy subskrypcji, a mianowicie Polish Warriorem. Siemanko, witam. Polish Warrior nie wie totalnie o co chodzi, ale dzisiaj, uwaga, widziałem, że Polish Warrior zgłosił się do rekrutacji do HNS Junior. Natomiast ja tutaj mam dla ciebie niespodziankę. Jeżeli uda ci się wygrać ze mną w pojedynku 1 na 1 na boksy, to dojdziesz do głównej drużyny HNS, bo właśnie tutaj rozwijamy drużynę i potrzebujemy nowych członków, nowych youtuberów. Kurde, powiem ci, że się nie spodziewałem, że będzie chodzić o HNS, główne HNS, będziesz ze mną, z Young Mikim. Być może... Co? No i High TV najprawdopodobniej jeszcze dołącza w tym momencie, więc no... Ale kozak. Kurde, wiesz jaki to zespół będzie kozacki? Ale jest jedna tutaj sprawa. Musisz wygrać te boksy 1 na 1. Czy jesteś gotowy? No postaram się, ale teraz mi się tak łapie trzęsą. Ale to musi ci się jeszcze udać wygrać, bo to ja nie jest powiedziane. Gramy do 10 zwycięstw, powiedzmy. Widzowie, chciałem tutaj powiedzieć, że wziąłem go tak z buta, że on nawet nie wiedział co nagrywamy. O mega, jestem w szoku. I po prostu wziąłem go na boksy, on nie wiedział jaki odcineczek będzie nagrywany, a tutaj taka propozycja, żeby dołączył do HNS, natomiast musi wygrać, tak jak wcześniej powiedziałem. Jezus, ale mi się ręce trzęsą. No widzisz. Kurde. Aj, na niego. A oglądasz HNS? Chciałeś dołączyć faktycznie, czy tak sobie z dupy napisałeś to zgłoszenie? Jedno z moich marzeń od samego początku już. Oglądasz? Od dawna? No to super. No patrzono, nawet miałem moderatora jeszcze, jak on miał 30 kasubów, coś takiego. Mega zawsze byłem. Teraz w sumie częściej u was siedzę na streamach niż u Patrola, bo tam Minecraft mnie jakoś nie ciekawi. Zabawa była i tutaj się nie udało zwyciężyć, bo chyba nie wiedziałeś, że tam była moja ściana. No, byłem pewny, że to jest moja. No i 1-1, a tutaj każdy pojedynek jest na wagę złota, bo może to przesądzić o tym, czy się dostajesz do drużyny. Nie! Yes! Ale tutaj ładnie. No, nie. Udało się. Nie! Yes. Ale w życiu bym się nie spodziewał, że akurat, kurczę, napiszemy. W sensie, że co? Że tak napiszę na Discordzie i w ogóle? No, że nagramy jakiś film. Jeszcze jak się dowiedziałem o tym teraz, że HNS to już naprawdę... Nie! Ostatni punkt i dołączy do HNS, no niemożliwe. Z moim szczęściem to się nie dziwię, jak jeszcze to przegram teraz. No ja w sumie trochę przykampiłem te... pierwsze punkty, bo taki stres miałem, że nie chciałem podjeżdżać, bo w ogóle edytować miałem, się blokowałem. No zrozumiałe. O nie! Niemożliwe, jest w HNS, to jest niemożliwe. Masakra. Polish Warrior YouTube dołącza do HNS. Oficjalnie w takim razie. No i powiedz mi, jak się czujesz w tym momencie? Oj, szczęście, kurde, ci powiem. No to powiem tak, na początku jeszcze zostawcie łapeczkę, subskrypcję i kodzik zjednoczeni w sklepie. I przechodząc do tego, że jestem w HNS, dla tych co się martwią, że będzie tak jak z pewnymi osobami, które no wiemy co robiły, to spokojnie, nie będzie nic takiego. I no i w sumie chyba tyle. Jezu, się za bardzo zestresowałem, teraz nie wiem co powiedzieć. No rozumiem. A ja chciałem jeszcze tylko dodać, że to był wszystko prank i przepraszam cię, Polish Warrior. O nie! To był prank, ale się nabrałeś, jak powiesz, że nie, to jesteś oszustem. Kurde, cię wkręciłem, tak cię robiłem. Ja kręciłem tobą jak lody w Algidzie, czaisz? O nie! To był prank, przepraszam, ale wiem, że teraz się głupio czujesz. Ja już głupio mi to się mówi, ale to był prank. Obrażony usiadł. No niestety, ale... Ja już się tak podjarałem. No. Masakra, masakra, ale myślę, że mimo tego, że to nie jest główny odcinek, tak jakby to, że teraz sobie graliśmy 1 na 1 na boksy, tylko ten prank był głównym odcinkiem, to myślę, że wyszło śmiesznie i fajnie, bo dałeś się faktycznie wkręcić. Najgorzej. Przez chociaż sekundę, że trolluję, Rafael Lox, sobie pomyślałeś czy nie? Znaczy tylko na początku, jak napisałeś na Discord nagrać, to tak myślałem w sumie na początku o co chodzi. No. I myślałem właśnie, że będziesz nagrywał te trollowanie, co tam nagrywasz na kanale. Ale potem jak już zaczęliśmy grać te boksy, jak zacząłeś na tym odcinku mówić kurde o tym PNS, to uwierzyłem we wszystko. A ja już myślałem, że moje marzenie się skończy. Ajajaj. Teraz mi tak głupio, ale oczywiście musicie wbić na kanał Polish Warriora, w nagrodę mu to zrekompensować i tam zostawić mu lajkacza i subika. Lajkacza pod najnowszym odcineczkiem i subika po prostu na kanale. To dzięki. Ja mam jeszcze tutaj pytanko. Jaki jest najlepszy kodzik w sklepie? Zjednoczeni. Dokładnie tak, dobra. Dzięki, dzięki. Cześć, cześć. All in, no doubt here. Chase money back.